To jest Super Slim. W takim razie. Czyli, krótko mówiąc, konsola, w której krapka odchyla się w lewo i w prawo. No dobra, już jest tak, dobra, no to jest dobrze. I... unboxing? No, oczywiście. Dobra. Mało tego, to jest pierwszy filmik, w których, mało tego, nie jestem tu sam, tylko jest ze mną... ja. Igor. Emil. Taratantan i ja. Dobra. Kontynuując. Tak, mamy tutaj dwa kontrolery. Ale chwila. Dlaczego one śmią być w folii? Zobacz, ręki mi brakuje. No dobra. Okej, dobra, jeden styk, nie? Wygląda to dokładnie tak. Teraz Magda będzie ciupać. Tak, później, jeżeli ktoś chce obejrzeć, to Magda będzie ciupać w Move'a. Gałki się świecą na kolory. Różnorakie. Tarararam. Jedziemy. Czad, nie? Dobrze, zajrzymy teraz do pudełka. Tutaj następna jest kamerka. Do Move'a. Która wygląda dokładnie w ten sposób. Jest trochę śmieci. Jest trochę dziwnie wyważona, bo ciężkość jest na górze. I z tego, co ja kojarzę, to ona lubi sobie tak się przechylić chyba. Tak. Tutaj jeszcze jest pokrętełko, jakby ktoś nie wiedział. Bo nie ma? Kurwa, jest. Do szeroko tego i... szerzej i tego, co się nie używa wcale. Jedziemy dalej. Tu jest to już oficjalniejsze pudełko. Już wygląda dużo lepiej. Pudełko w pudełku, dobrze. Dużo lepiej wygląda. Doszliśmy w końcu do momentu, gdzie mamy właściwą konsolę. Trochę dalej mam to zrobić, wiesz tam. Dalej? No, mam zdanie. Za późno. No to lecimy. Tutaj oczywiście mnóstwo. Zaczekaj. To jest wersja 12-gigowa z tym... podobno, dobrze. Super szybkim dyskiem. Pokaż sobie pudełko z lewej, z prawej. Okej. Okay. A tutaj co jest napisane? Charcoal Black. No, barwa, a z tej? Coś takiego. Panie. Dobra. Nazwa konsoli, znaczy się tfu, koloru konsoli, nieprawidłowa podobno. No, a nie pomyśl się teraz. Charcoal Black. Dobra. Charcoal, obojętne. Po tym istotnym elemencie... Dla mnie jest po prostu czarna, no. Kabel. Powinna się nazywać węgielnie czarna. Kabel. Kabel. Nie HDMI. Nie mamy w zestawie. Tak, bo Sony nie stać. Jeżeli kupujecie konsolę za 1200 zł, to oczywiście nie dostajecie HDMI, bo po co? Tak. Za to dostajecie... charging station do Move'a. Bardzo, bardzo przydatne. A to przejdziemy do tego za chwilę. Dobra, to są te kable. O, euro. No wiadomo. Konsola HD, tak, i dostajemy cincze i przejściówkę na euro. No i jeden z istotnych elementów. DualShock 3. Six-axis. Początkowe były tylko Six-axis. Teraz od razu powiedz, po co tutaj te ładne tutaj diutki są. To są numery. Tak. To jest przynależność pada. Pierwszy, raz, dwa, trzy, cztery. W Xboxie mamy eleganckie kółeczko i świeci nam się zawsze jedna część. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, a jak takiego. Jest, nie ma nic, to się palą. Jak nie złączona konsola, to takie coś. Dobra, w każdym razie. Przechodzimy. Do gwoździa programu. Gwoździa programu? O, jeszcze oczywiście. To mi przypomina, jak kupuje się jajka. Karton i jajek poproszę. No, ale w Euro AGD, proszę karton i jajek. Tak. To jest ekologia. Co jest, czego nie będziemy używać nigdy? Instrukcje, pokaż wszystkie. Pokaż, zawsze, no. Do kamerki. Dobra. Nie, to nie rozwiję, bo tam kupa bzdur jest w środku. Po prostu pokaż, jakie są. Do kamerki. To jest do Move'a. To też. Właściwie taka sama, tylko inny język. To też. To po polsku. Po polskiemu. Gwarancja, listek w sumie od tego.
To też gwarancja. To jest taka lepszy manual tego wszystkiego. To jest co zrobić, żeby to włączyć. Dalej. Więc to jest bezpieczeństwo i wsparcie. Dalej. Cokolwiek. A to są w innych językach to samo, co tam widzieliśmy, czy nie? Z innego trochę. Aha, to jest network, tak. To samo, co widzieliśmy, tylko w innym języku. No i steta gwarancji i pierdol, tak? Najlepsze są te właśnie białe kartki, bo nigdy nikt ich nie czyta. Tak. No i teraz... Mam jeszcze drętwe towarzystwo po lewo. Ale zaraz się rozkręci! Moja kawa jest niezła, ale twoja ci nie wchodzi, widzę. Dwa łyki żeś walnął i powiem ci, że... A, tu jest gwóźdź programu. Czym jest w końcu PlayStation 3 w wersji Super Slim. Nie dość, że ona nie jest slim, ona jest tak slim, super, że aż jest super. Super slim. Taką kurację przeszła. Teraz może pokażemy, jak ją się otwiera. Chłyt. Jeszcze raz, jakby to pytał. Czekaj, tu. O, tu uwaga, żebym nacelował. Chyba. Takie coś. Trach i tutaj mamy. No i w zestawie tego. Cicho. O. A, nie chcę mówić, ale doszliśmy tutaj do miejsca, gdzie płytę wkłada się tak samo jak PlayStation 1. Tak jest. Czyli klik i działać ma. Nie ma przekręcanego znaczka. Tu mamy stado napisów różnych, co to ona nie obsługuje, tak. Ma HDMI, oczywiście obsługuje, ale go nie dodano, no bo po co, wiadomo. Po co? Po co dodać HDMI za dychę? Bodajże z tej strony się wkłada dysk. Dodatkowy. Pokaż, poczekaj. Bo się lekko tak klapka tutaj nam od... No ale nie będziemy na razie wyrywać. Taką informację dostałem od pana w Saturnie. No i wyjścia. W sklepie planetarnym kupiłeś. Tak. A, o, właśnie. No, może nie pokazujmy ceny, bo jest oczywisto. O, jest po polsku, a po polsku jest naklejka. Tak. Doklejone. No. No. Tył był? Tył? Ładny, cały? No proszę. Optyczne, HDMI, do neta, chociaż bezprzewodowy też obsługuje. Teraz tak, wyziew konsoli jest z której strony? No tu z tyłu. Mhm. Po bokach nie ma. Od tyłu, no może tutaj, trochę pobiera sobie powietrze. Wersja Czech. 4004A. Czekaj, żeby wszystko złapało. Dobra. Czek 4004A? No. No jest, dobra. No i tyle, co do laseru. No myślę, że w końcu będzie jakoś na tym kanale jak należy. Ale, dwusoczewkowy. No to tu DVD i Blu-raya. Jak ci się psuje jedno, to działa drugie. No generalnie tak konsola wygląda, no jeszcze ten gratis. Dodatek specjalny, tak. Czyli ładowara. Aha. Czyli ładowara. Do której wkładamy. Ja się nie chcę czepiać, ale PlayStation Move wygląda jak... Tak. Wiesz? Spek. Nie wiem, jak czy to dildo. Moje... Jak dildo. Czy to moje zdanie tylko, ale on tak wygląda. Oczywiście zasilane USB. Świecący się. Czyli ja nie chcę... A, jak dziewczyna sobie ten tego użyje, to może się żarzyć od środka na niebiesko. Tak. Wiesz? Dobra. Także możemy tutaj troszeczkę posprzątać. O. Finalnie. Czyli co, doszliśmy do końca. Wszystko było widać. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. I widzimy się w następnym cudownym odcinku. Związanym właśnie z tą konsolą.